teraz. Obaj potrafią boksować, obaj potrafią na pewno też prowadzić samochody. Jeden jeździ samochodem i drugi samochodem. Tylko no to jest taka wielka różnica, no. No nic, patrzymy, co będzie działo się w rundzie siódmej. Oto właśnie już wszystkie światła skumulowane, jak widzą Państwo w szerokim obrazie na ringu. No a my teraz już przyglądamy się znów działaniom obu tych bokserów. Albert Sosnowski walczący o tytuł Mistrza Świata Federacji WBC i przeciw niemu niesłychanie doświadczony i potwornie mocno bijący Witali Kliczko. Siódma runda tego pojedynku trwa już w Feldins Arena w obecności ponad 50 tysięcy widzów. Coś mi się wydaje, że Witali zaczyna przyspieszać, że robi tak zwaną teraz już początek tego końca. Tak się mówiło, że 5-6 rund będzie takie rozpoznawcze, spokojne boksowanie przez Witalija. I tutaj taka siódma runda. To może ale być. Nie przekraczajmy, jeszcze Alberta, jeszcze oczywiście, heroiczny oczywiście tutaj wojownik z Warszawy próbuje tutaj walczyć, ale jest, tak jak mówisz, jest taki, oczywiście jest takie powiedzenie, że kogut myślał o niedzielę, a w sobotę mu łeb ucieli, ale tutaj nie oszukujmy się, jest to naprawdę. Kliczko wie, że w poprzedniej rundzie mocno trafił. I teraz znów przymierza, znów próbuje. Zależało mu na tym, tak pisało się tu w mediach, że będzie chciał wygrać walkę w efektowny sposób. Niekoniecznie oczywiście, podkreślamy, pierwsza, druga runda, ale wygrać przed czasem, by pokazać, że wciąż jest królem nokautu. Przyglądamy się Albertowi Sosnowskiemu, już bardzo zmęczony, bardzo zmęczony. Tak, to jest siódma runda. Nie wydaje mi się, że chciałbym się mylić, czy Albert jeszcze jest w stanie zerwać się do takiego ataku, że zrobić jedną, dwie akcje, które w jakiś sposób by naprawdę naruszyły. Ale próbuje iść do przodu. Teraz odpowiedź prawym, na szczęście niezbyt mocne było to uderzenie, które siadło na twarzy polskiego zawodnika. Proszę, teraz odważna akcja, oczywiście bez specjalnego efektu, ale jeszcze poprawił lewym. Pokazuje charakter, pokazuje zdrowie. Albert Sosnowski pokazuje, że mimo ogromnego zmęczenia jest w stanie także jeszcze rzucać się do ofensywy. Wielokrotnie w każdym wywiadzie powtarzał Albert, że idzie wygrać, że się nie podda, że będzie robił wszystko, dostać jego gongu. Jeśli cały czas będzie boks, będzie robił... Oj. Tak, ten cios prawy bity, z dołu hak. Bardzo mocny, bardzo celny, aż krew poleciała. Zus Alberta, prawy mocny, bardzo mocny w tej chwili też, bardziej zmęczony jest Albert, więcej sił, mówiłem wcześniej, to już go kosztowało. I proszę, jeszcze zawziął się z całą mocą tam na korpus, starał się trafić Witalija Kliczkę, ma charakter, a teraz uprzedzony, no ale na szczęście znów nie był to ten najwyższej jakości mocarny cios Witalija Kliczki, choć niewątpliwie znów w tej rundzie lepszy zawodnik z Ukrainy. No cóż, można wybrzydzać, można mówić, że rzeczywiście na punkty Albert przegrywa wyraźnie, no ale mieliśmy świadomość tego, że klasa Kliczki to jest jednak rzeczywiście ogromny potencjał. Natomiast myślę, że generalnie Albert wstydu absolutnie nie przynosi. Jest ambitny, stara się na miarę swoich możliwości robić co potrafi. No i cóż, mamy 7 rund tej walki za sobą. Albert Sosnowski wciąż w tej rywalizacji pozostaje. Przypominamy, że w bilansie Witalija Kliczki jest mnóstwo zawodników, którzy padali po pierwszej, drugiej, trzeciej rundzie, piątej, szóstej. No i teraz za chwilę runda ósma. Będziemy przyglądali się temu, co przyniesie z kolei. Ona właśnie. Runda 7, prawie 8 lat młodszy jest Albert Sosnowski od swojego przeciwnika. I nieprawdopodobnie głodny sukces. Znów zaczął agresywnie, stara się iść do przodu, stara się gdzieś tam spychać przeciwnika pod liny, ale Kliczko dosyć
spokojnie. Spokojnie daje sobie radę z tym. Spokojnie, tak, Kliczko, spokojnie i bardzo umiejętnie lewą ręką potrafi rozbijać Alberta Gardę. Bardzo dużo tych ciosów dochodzi do celu. Tutaj cały czas narożnik Fiodor Łapin i sekundanci podpowiadają, żeby Albert nie stał cały czas, żeby na tych nogach chodził. Nie cofał się też prostej linii do tyłu, tylko gdzieś tam za kosami obchodził w lewo, w prawo. Ale proszę mi wierzyć, w tej chwili trenerzy już chyba nie... Bo jest on, cały czas jeszcze wierzy, on... I myślę, że już nie czują gardeł powoli, bo rzeczywiście wykrzykują tutaj w tym niesamowitym jazgocie, w tym tumulcie. Cały czas próbując przekrzyczeć ten hałas, a przecież Albert jest jeszcze w ogóle w swoim transie. Teraz piękny cios! Pięknie, prawy krzyżowy, tak, nad lewą ręką. Albertowi wyszedł ten bardzo ładny cios. A więc czyżby jednak był w stanie mimo tego kryzysu z poprzednich rund znów gdzieś tam się przełamać, chociaż na pewno... Zmęczenie jest ogromne, ale właśnie na takie akcje stać jeszcze Alberta Sosnowskiego i to jest podstawa do optymizmu. A Kliczko zachodzi raz z jednej, raz z drugiej strony. Próbuje gdzieś tam znaleźć miejsce. Jeszcze raz strzelił lewym. Albert. Znów wspaniale dopingują polscy kibice. Ostatnia minuta tej rundy się rozpoczęła. Boję się o te końcówki rund w wykonaniu polskiego zawodnika. I Ukraińcy teraz także dają znać o sobie, jak mówiliśmy, większość akurat usytuowana bliżej, a więc oni mają możliwość przekrzykiwania naszych fanów, tak by to bardziej docierało do uszu mistrza świata. No ale Kliczko także skupiony na przeciwniku. Gdzieś ten szum z boku słyszy, ale myślę, że głównie koncentruje się na tym, gdzie najboleśniej uderzyć polskiego pięściarza. Walczy Albert Sosnowski bardzo dzielnie z Witalijem Kliczko. Już ósma runda zwolna dobiega końca, a Polak ciągle trwa w tej walce. I teraz znów próba bicia ciosów w wykonaniu Witalija Kliczki. Już rozumiał sygnał przypominający, że 10 sekund do końca rundy i w tym momencie gong kończący to starcie, jakby troszeczkę mniej efektowne w wykonaniu Witalija Kliczki. Ale na pewno to jest zwycięskie, nie oszukujmy się. Tak jest, ale natomiast... Albert rzetelnie zaboksował w tym starciu. Ta ładna akcja, ten krzyżowy, o którym wspomniałeś, to była na pewno najbardziej interesująca dla nas sytuacja z tej rundy. Widzę, patrzę na Alberta i z pewnym podziwem, z pewnym szacunkiem na niego patrzę i aż serce się kroi. I powiem szczerze, ja tak pamiętam początki...